W tym momencie mamy tutaj error i to jest dokładnie to, co powinniśmy zobaczyć na tym etapie. No i to mówi nam, że mamy problem ze względu na kontrolę dostępu, ponieważ w zasobie żądania nie mamy nagłówka zezwalającego na dostęp. I pierwszą rzeczą, którą tutaj możemy zobaczyć, na którą należy zwrócić uwagę, to jest to, że przechodzimy do innej domeny. Tutaj mamy localhost na porcie 5000, a tu localhost na porcie 4200. I jeśli teraz otworzylibyśmy localhost ten na porcie 5000, nasze API, czyli klikamy Ctrl z kontrolem i otwieramy. Nasze API się otworzyło, no i widzimy. Tutaj nasze API zwraca wartości. Zwraca wartości. Wartość 1, 2, 3, 4, 7 i 8 OID. Natomiast tutaj w naszej aplikacji otrzymujemy błąd. I tak jak powiedziałem, ten błąd jest związany z kontrolą dostępu, z bezpieczeństwem. To przejdźmy teraz do naszego kodu i naprawmy ten błąd. Przechodzimy do Visual Studio i teraz sobie naciśniemy Ctrl P i przejdziemy do klasy StartupCS naszego API i tutaj naprawimy ten błąd. Musimy dodać serwis, nowy serwis do kolekcji services i to jest addCourse. AddCourse na końcu średnik. Dobrze, tutaj jest jedno miejsce, gdzie używamy tego serwisu addCourse i teraz w naszym pipeline tutaj musimy teraz tutaj dodać również, czyli do potoku przetwarzania app i teraz będziemy używać tego use i tu mamy use course, otwieramy nawiasy, no i tutaj czego dokładnie chcemy użyć. I tutaj wyrażenie lambda i tutaj wprowadzamy, że chcemy uzyskać dostęp do każdego origin, czyli do każdej domeny można powiedzieć all origin i dodajmy sobie również allow any header, każdy nagłówek i dodajmy sobie jeszcze też allow any method i na końcu średnik. Dobrze i teraz już nie będziemy mieli błędów, możemy to zapisać i teraz musimy zrestartować serwer .NET run, uruchamiamy jeszcze raz i tutaj naszą aplikację Angular. W sumie też sobie możemy zrestartować i tutaj dodamy sobie watcha od razu, bo tutaj będziemy wprowadzać zmiany, bo będziemy chcieli wyświetlić te wartości na naszej stronie, to damy sobie od razu watcha, żeby nie musieć za każdym razem restartować. I teraz uruchamiamy naszą stronę. Nasza aplikacja Angularowa została uruchomiona. Nasze API również jest uruchomione, także możemy wrócić do naszej strony i widzimy, nasza strona już tutaj się odświeżyła. Odświeżmy ją jeszcze raz, widzimy, nie dostajemy w tej chwili żadnych błędów. Jak sobie nawet przejdziemy na zakładkę sieciową, odświeżymy stronę, widzimy, tutaj jest to, zwracane są wartości z naszego API, values. Jak sobie zobaczymy preview, widzimy zwracane wartości. I teraz jak sobie przejdziemy na nagłówki, może sobie najpierw to jeszcze bardziej rozwiniemy. Przechodzimy na nagłówki, to teraz widzimy na zakładce General, widzimy nasz request, jaki jest, na jaki adres, metoda get, status kodu jest OK, wszystko jest OK. I teraz jak sobie tutaj response header, to widzimy, teraz mamy access control allow origin, czyli jest dostęp do wszystkich originów, no i dlatego teraz nie ma błędów. No bo żeśmy tutaj w naszym start app.cs, w naszym API dodali addCourse i tu dodaliśmy, że używamy useCourse i tutaj chcemy allow any origin, allow any header i allow any method. No i w tym momencie już tutaj nie mamy żadnego błędu i nie ma problemu, że to jest w tej domenie, a to jest w tej domenie. Odpowiedzi oczywiście są i teraz te odpowiedzi wyświetlimy na naszej stronie. Nie żeby nie było tutaj values works,
czyli wartości pracują, tylko żeby wyświetlane były już te wartości, które są pobierane z naszego API, a API pobiera z naszej bazy. No to przechodzimy teraz, startup sobie zamykamy, przechodzimy do value component. No i tutaj nasze wartości, tak jak już mówiłem w wcześniejszym odcinku, są pobierane i tutaj one są, jak jest odpowiedź, przychodzi odpowiedź response, jest to ta odpowiedź ładowana do właściwości values. No i teraz z tej właściwości values będziemy chcieli skorzystać w naszym widoku do value component, czyli value component HTML i tu będziemy chcieli użyć tych wartości. No, użyjemy tych wartości, aby ich wyświetlić. I tutaj w paragrafie skorzystamy sobie z dyrektywy strukturalnej Angular. Możemy sobie teraz napisać ang, wybieramy for, klikamy enter i została dodana dyrektywa strukturalna. Gwiazdka ng for. I tu już jest wprowadzony jej zarys, let item of lista. No to naszą listą to są oczywiście te właściwości, values. No bo tak jak powiedziałem, tutaj są do właściwości values ładowane wszystkie te wartości. Czyli odwołujemy się do values i pobieramy element. No w tym przypadku ten element to będzie value, wartość. Czyli tutaj w tej pętli ng4 będzie generowanych tyle tych paragrafów, ile jest tych wartości. A w każdym paragrafie będzie osobna wartość. No i teraz tutaj będziemy wstawiać tą wartość. Wykorzystujemy tutaj interpolację, dajemy takie podwójne nawiasy. No i teraz tutaj będziemy odwoływać się do wartości, value, i nasza wartość value przechowuje dwie rzeczy, ID i name. No to name wyświetlimy sobie powiedzmy tutaj obok, damy sobie ID, damy sobie myślnik i tutaj będziemy chcieli wyświetlić nazwę, value name. Name, teraz możemy to zapisać. Widzimy, tutaj nam się wszystko przekompilowało i teraz jak wrócimy na stronę, wróciliśmy na stronę i widzimy, teraz wartości są wyświetlane. ID, myślnik i wartość 1, wartość 2, czyli ten nazwa. Możemy sobie również włączyć F12, zobaczyć, że nie ma żadnych błędów, no bo nie może być, już to sprawdzaliśmy. No a w żądaniach sieciowych, jak sobie to odświeżymy, no to dalej, jak sobie zobaczymy to żądanie o wartości, no to widzimy, to jest ta odpowiedź. Dostajemy te wartości, ID i name. No i te wartości tutaj są wyświetlane. Teraz wyświetlamy je na stronie. Pobieramy je z naszego API, są pobrane z naszego API za pośrednictwem HTTP i są wyświetlane w naszym value komponencie. Także w tym momencie pobraliśmy dane z naszego API, portal randkowy API i wyświetliliśmy te dane w naszym value komponencie, w naszej aplikacji angularowej, w naszej aplikacji SPA. No to teraz co nam zostało, to wkomitować nasze kody do repozytorium. No i ja nazywam commit wyświetlanie danych z API na stronie i tutaj wcześniej daję numerek 1.12, że to jest z pierwszego rozdziału i to jest 12 odcinek. No i robię commit i teraz jeszcze synchronizacja, czyli wywołamy pusha. Czyli wywołujemy pusha i oddajemy kody na nasze zdalne repozytorium na GitHuba. Tutaj wprowadzam nazwę użytkownika i tutaj wprowadzam hasło. Klikam Enter i w tym momencie nasze kody są wypychane na repozytorium zdalne na GitHubie. Kody zostały wypchnięte. No i w tym odcinku to wszystko.